Mam nadzieję, że jednak trzeba będzie troszkę pogłówkować, zanim po prostu co zrobimy, dokopiemy się do głównej skrzyni i pootwieramy wszystkie kłódki. Wydarzenie Twierdza Szyfrów, organizowane przez Centrum Nauki Matematyki, wszystkim uczestnikom sprawiło wiele radości. To, w jaki sposób prezentujemy matematykę na takim pokoju zagadek, to jest to, w jaki sposób później staramy się pokazać dzieciakom tą matematykę podczas zajęć. No oczywiście podczas zajęć nie ma tych wszystkich gadżetów, które dzisiaj, natomiast też jest to poprzez doświadczenie, poprzez pracę właśnie zespołową, poprzez myślenie i doświadczanie. To jest dla nas ważne, a nie podawanie gotowych odpowiedzi. Pani Agnieszka doskonale wie, jak pokazać uczniom, że matematyki można nauczyć się poprzez zabawę. Nie jestem zwolennikiem tego, żeby myśleć, wyciągać wnioski, umieć sobie też, jakby to nazwać, segregować pracę, którą musimy wykonać. No bo często mamy jakiś fragment, nie wiemy, co z tym zrobić i trzeba wiedzieć, że na przykład go odkładamy i później łączymy z czymś innym. Bardzo często, jak obserwuję, czy to dzieci, czy już młodzież, która do mnie przychodzi, nie potrafią podejmować decyzji i łączyć ze sobą rzeczy. Czyli często nie ma tego takiego połączenia krok za krokiem. Miłośnicy zagadek 14 maja zmierzyli się z mnóstwem wyzwań podczas rozwiązywania kodów i szyfrów. Kody, szyfry, geometria, liczenie, spostrzegawczość bym powiedziała, także wszystko, co w matematyce występuje, pojawiło się właśnie w naszych zagadkach. Na kolejną zabawę w stylu matematycznego escape roomu zapraszamy już w najbliższą sobotę 21 maja. Kto nie mógł dzisiaj wziąć udziału, zapraszamy za tydzień, natomiast już w czerwcu zapraszamy na kolejną zabawę, która będzie, myślę, jeszcze ciekawsza i dodatkowo dłuższa. Idziemy w teren i będzie gra terenowa, gdzie będziemy łączyć matematykę z ruchem. Też podczas pracy zespołowej. Matematyczny pokój zagadek przeznaczony jest dla dzieci od 6 do 12 roku życia. Kursanci biorą udział w zabawie bezpłatnie, a nowe osoby za symboliczną opłatę 10 zł. Życzymy udanej zabawy, podczas której poznacie świat matematyki i logicznego myślenia.